Witam serdecznie na stronie internetowej parafii ojca Jerzego Łopata, doktora filozofii, wieloletniego wykładowcy w naszym seminarium franciszkańskim i na innych uczelniach. Czy ojciec jako filozof mógłby ubogacić naszą wiedzę o początkach franciszkańskiej szkoły w średniowieczu? Postawienie pytania o początki szkoły franciszkańskiej, czyli systematycznego uprawiania teologii, jest o tyle ciekawym zagadnieniem, że w literaturze przedmiotu właściwie nie znajdujemy żadnego dogłębnego i całościowego opracowania. Dlatego z tym tematem trzeba się zmierzyć w specyficzny sposób. Na samym początku musimy postawić pytanie o znaczenie świętego Franciszka z Asyżu dla refleksji teologicznej uprawianej w zakonie franciszkańskim, a także postawienie ciekawego pytania o specyficzny wpływ świętego Franciszka na kształt teologii franciszkańskiej. Mamy świadomość, że święty Franciszek nie był teologiem, nie pretendował do pojęcia bycia teologiem, ale rzeczywiście miał bardzo specyficzny wpływ, ponieważ był założycielem całego zakonu franciszkańskiego i właśnie też poprzez swoje przemyślenia dał ważne implikacje, które wpływały właściwie na kształt teologii franciszkańskiej. Tutaj jednak należy zaznaczyć, nie należy jego wpływu traktować jako pewnego rodzaju narzucenia sztywnych ram, ale jest to raczej pewien impuls duchowy w uprawianiu teologii. Spróbujmy zatem do tego się nieco przybliżyć. Punktem decydującym we franciszkowym nawróceniu było jego specyficzne doświadczenie Boga. Oczywiście na to doświadczenie Boga można różnie patrzeć, chociażby z punktu widzenia psychologa, socjologa, następnie szeroko rozumienia pewnego punktu widzenia egzystencjalnego. Franciszek doświadczył Boga. Osobiście głęboko przeżył spotkanie z Bogiem w drugim człowieku. Doświadczył Bożej obecności w swoim życiu. Przekonał się, że Pan go powołuje. Dlatego całe jego życie to jest odpowiedź na Boże powołanie. No i w tym kontekście powstaje bardzo ważne pytanie. W jaki sposób to doświadczenie Boga franciszkowe, mistyczne, intuicyjne, można wyrazić w precyzyjnym języku teologicznym? Warto tutaj zauważyć, że święty Franciszek to, co przeżywał, przeżywał bardzo konkretnie. Dlatego jego następcy musieli znaleźć bardzo konkretne określenia, które wyrażą teologię franciszkańską. Dlatego warto zauważyć, że cała teologia franciszkańska od samego początku przyjmuje od Franciszka bardzo specyficzny rys. To jest teologia konkretna. Teologia, która mówi o potrzebach człowieka, odpowiada na jego zapotrzebowanie. Ukazuje, że Bóg przychodzi do konkretnego człowieka. Drugi wymiar to jest wymiar bardzo też specyficzny, wymiar naukowo nazywany wolontarystyczny. Co to znaczy? To znaczy, że musimy odkrywać Boga, który przychodzi do człowieka, przychodzi poprzez miłość, przychodzi poprzez wolę człowieka i nie jest jakąś suchą abstrakcją. Współcześnie spotykamy się z takimi różnymi wypowiedziami, które degradują tak naprawdę Pana Boga w jakieś idei, którą można przyjąć albo odrzucić. Dla świętego Franciszka i dla franciszkańskich teologów to nie byłoby do przyjęcia. Bóg jest konkretną rzeczywistością, która wchodzi w życie konkretnego człowieka, w jego problemy, w jego życie. Dlatego warto zauważyć, że wszyscy pierwsi myśliciele franciszkańscy, o których później będziemy mówili, byli ludźmi, którzy pragnęli odpowiadać na ludzkie zapotrzebowania, odpowiadać na ich egzystencjalne pytania. No i właśnie dlatego franciszkanom spotykamy się z teorią światła jako obrazowanie działania łaski Bożej w świecie. To słynny angielski myśliciel Robert Gosset Estes, właściwie fundator szkoły franciszkańskiej na terenie Anglii. Uważał, że jeżeli dobrze przyjrzymy się, jak rozchodzi się światło w świecie, to będziemy mogli zrozumieć, jak rozchodzi się łaska.
bo łaska Boża daje się przyrównać do światła, które oświeca każdego człowieka, wydobywa z ciemności obrazy, a także pozwala człowiekowi po prostu orientować się w świecie. Kolejnym wielkim myślicielem, który przyjmował to wolontarystyczne podejście, był Bonaventura. Opierał się na bardzo starożytnej teorii egzemplaryzmu, że wszystko, co pochodzi od Boga, jest znakiem Boga. Można by powiedzieć, że analizowanie tego, co pochodzi, co odkrywamy w tym świecie, musi naprowadzić naszą myśl na Boga. To jest bardzo ciekawe, ponieważ dzisiaj w wielu przypadkach wielu ludzi uważa, że ten świat jest niemy, nic nie mówi, nic nie wskazuje, a my wszyscy jesteśmy tylko pogubieni w tym świecie. Jeżeli nie potrafimy odczytać tego świata, jeśli nie potrafimy zrozumieć tego świata, to jakże możemy odkryć Boga, jakże możemy odkryć, że ten wspaniały świat jest darem od jeszcze wspanialszego Boga. Co więcej, wolontaryzm w myśli franciszkańskiej przybiera jeszcze jedną bardzo ciekawą rzeczywistość. To jest prawdziwe docenienie nauki i wiedzy. Docenienie jej wartości, a także tego, że ona jest potrzebna nam w życiu, a także w odczytaniu Pisma Świętego. Dzisiaj bardzo wielu ludzi uważa, że nauka odseparowała się od życia, że każda dziedzina naukowa żyje swoim życiem, nic ich nie łączy, wszystko powoduje, że jest tylko pojedyncze, posegregowane, zamknięte w swoich dziedzinach. W ten sposób powstają dzieła naukowców, które potrafią nas przerażać, bo nie liczą się ani z godnością człowieka, ani z wartością życia człowieka. A naszego bohatera, Rogera Bacona, słynnego franciszkanina z początku franciszkanizmu, wiedza pomagała zrozumieć Pismo, pozwalała docierać do Boga. To jest kolejny wymiar tego, jak święty Franciszek wpływał i chyba do dzisiaj powinien wpływać na myślenie człowieka. Jest w tym wszystkim bardzo ciekawa intuicja. Święty Franciszek uważał, że wszystko, co dzieje się w tym świecie, co my odbieramy, co świat nam przekazuje, może prowadzić nas do Boga. I tak więc nauka musi być tą dziedziną, która właśnie nas prowadzi do Boga. Pozwala zrozumieć ten świat, ale świat jest stworzoną rzeczywistością i dlatego prowadzi nas do Boga, który daje nam zrozumieć, że jest Panem całego tego stworzenia. Można powiedzieć zatem, że intuicja Franciszka, intuicja odkrywania Boga, oparta na jego doświadczeniu mistycznym, stanowiła ten najważniejszy impuls wewnętrzny dla tworzenia tego, co byśmy dzisiaj nazwali teologią franciszkańską. Ale też trzeba powiedzieć, że istniał drugi czynnik, który był bardzo ważny. Tym czynnikiem była ówczesna myśl augustyńska, myśl świętego Augustyna. I tutaj trzeba wprowadzić bardzo ważne zastrzeżenia. O ile bowiem augustynizm był obecny w myśli wieków średnich, to jednak trzeba powiedzieć, że u świętego Franciszka nabiera dość specyficznego wymiaru. Gdyż myśl świętego Augustyna to jest myśl i doświadczenie człowieka, który głęboko poszukiwał prawdy, który można powiedzieć, że bardzo długo błądził, poszukując tej prawdy. Ale kiedy systematycznie odkrywał swoje błędy, dalej wędrował, aby odnaleźć Boga, Boga czyli prawdę. I franciszkańskie podejście do myśli jest takie, że augustynizm jest tylko drogą do poznania Boga. No i tutaj musimy zauważyć dwie rzeczy, które będą ważne. O ile myśl Franciszka to jest wewnętrzny impuls i wewnętrzne naprowadzenie całej teologii franciszkańskiej, to zewnętrznym schematem, jaki jest zaproponowany, jest przyjęty augustynizm. Ale ten augustynizm musi być osobisty, prywatny, i bardzo doświadczony w spotkaniu z człowiekiem. Na kształt początków uprawiania teologii systematycznej w zakonie franciszkańskim wielki wpływ miał święty Franciszek, impuls wewnętrzny i zewnętrzny. A drugą ważną postacią w
która ma ogromne znaczenie dla początków uprawiania systematycznego teologii w zakonie franciszkańskim, ma dobrze nam znany święty Antoni z Padwy. Pamiętam, że święty Franciszek pod koniec roku 1223 wysyła swój sławetny list z pozdrowieniami, jak pięknie pisze, do biskupa Antoniego, z pochwałą, że naucza on braci świętej teologii. Można by powiedzieć, że jest to oficjalna nominacja dla świętego Antoniego, który we franciszkańskim klasztorze w Bolonii rozpoczyna działalność pierwszego franciszkańskiego studium teologicznego. Tutaj jednak musimy zaznaczyć, że święty Antoni działał tam tylko przez jeden rok. Zajmował się nauczaniem braci, ale trzeba powiedzieć, że potraktował to bardzo, bardzo poważnie. Gdyż najpierw udał się do Vercelli, gdzie przebywał bardzo słynny ówcześnie profesor Tomasz Gallo i u niego przeprowadził swoje konsultacje naukowe przed nauczaniem braci. Warto wskazać, że ów profesor Tomasz Gallo miał pewien wpływ również na innych franciszkanów, na Aleksandra z Hal, na Venturę, Adama z Marsz, czy nawet na brata Idziego. Samo nauczanie świętego Antoniego miało bardzo specyficzny wymiar. Było to tylko nauczanie o charakterze praktyczno-kaznodziejskim. Musimy pamiętać, że święty Antoni nie miał wykształcenia akademickiego, które by go uprawniało do prowadzenia katedry teologicznej. Ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że zadaniem bolońskiego studium było tylko praktyczne i teologiczne przygotowanie poszczególnych braci do pracy kaznodziejskiej. Nie było to wprowadzenie do kaznodziejstwa takie, jakie ówcześnie było stosowane. Był to raczej mocno skrócony kurs, który pokazywał, jak należy pracować. Przy czym musimy pamiętać, że święty Antoni pracował w Bolonii, ale potem jeszcze wiemy, że w innych miejscach. Takie szkoły kaznodziejskie prowadził w klasztorze w Montpellier i w Toulouse. Było to w latach 1225-1226, a potem w samej Padwie. I w Padwie było najdłużej, bo było to w latach 1227-1231. W tych miejscach nieco później powstały oczywiście franciszkańskie ośrodki, które byśmy określili jako ośrodki naukowo-dydaktyczne. Były nazywane wtedy one w średniowiecze studium, które miały przygotowywać braci do działalności duszpasterskiej, kaznodziejskiej. Też należy zaznaczyć, że zachowane do dzisiaj pisma świętego Antoniego, tak zwane Sermones Dominicales i Sermones Festivi, czyli kazania na niedzielę i kazania na święta, stanowią zbiory nie tyle konkretnych, już wygłoszonych kazań, jak to dość często bywało w średniowieczu, ale raczej należy je potraktować jako zbiory materiałów kaznodziejskich, pewnych wzorów, schematów, na bazie których można przygotować kazania. Święty Antoni zaproponował takie małe traktaciki, komentarze biblijne i wykłady teologiczne, w których widzimy z jednej strony całe bogactwo myśli świętego Antoniego, ale jednocześnie też widzimy pewnego rodzaju schematy mentalne, jakie funkcjonowały w średniowieczu, które miały być tym, co będzie kształtowało umysły kolejnych kaznodziejów. Cała jego nauka, w takim wypadku możemy powiedzieć, że posiada dosyć specyficzny wymiar. Tutaj nie bałbym się wręcz powiedzieć, że posiada swoiście renesansowy charakter. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że święty Antoni korzysta z ogromnego bogactwa różnego rodzaju przykładów, cytatów, wzorów, zapożyczeń. Nie boi się sięgnąć do literatury antycznej, pogańskiej, nie boi się korzystać z wielu dzieł autorów chrześcijańskich. On po prostu żyje tym wszystkim. Przelewa się w tych dziełach jego całe duchowe bogactwo. Bogactwo Pisma Świętego, ojców Kościoła, pisarzy kościelnych. Co więcej, całe jego podejście jest bardzo praktyczne. Możemy zauważyć, że zna ówczesną botanikę, biologię, chociażby w kontekście etymologii,
Nauczanie teologiczne świętego Antoniego jest całkowicie przyporządkowane do kaznodziejstwa, do głoszenia prawdy. Można by powiedzieć, że prawdy dogmatyczne są celem nauki zawartej w jego kazaniach. Rozbuntowana sakramentologia, nauka o pokucie, o Bożym przebaczeniu, wyznacza ogromne znaczenie teologii moralnej i estetycznej. Można by zauważyć, że święty Antoni tak posługuje się różnymi przykładami, swoją wiedzą, którą przekazuje, ażeby ukazać bogactwo wiedzy, która prowadzi nas do Boga. Warto też zauważyć, że ta myśl bardzo płynnie przechodzi w teologię mistyczną z ogromnym charakterem i wybitnym charakterem chrystocentrycznym. Chrystus rzeczywiście jest w centrum rozważań świętego Antoniego. Musimy też zauważyć rzecz, która będzie bardzo i ciekawa, i znacząca. Również u świętego Antoniego potrafimy odkrywać, że święty Antoni jest umysłem raczej praktycznym i spekulatywnym. Mimo, może prowadzi nas do rozważań mistycznych, to przede wszystkim próbuje ukazać nam prymat miłości. Można by powiedzieć, że to wypływa z jego wolontaryzmu, podejścia do znaczenia woli, która najpierw uchwytuje miłość, ażeby potem prowadzić poprzez miłość do prawdy Bożej. Ale też trzeba sobie powiedzieć szczerze, święty Antoni jest kimś, kto jest zakochany w Bogu i on to próbuje przekazać tym, z którymi, że tak powiem, rozmawia, do których się zwraca. W Kościele jest określany jako doktor ewangeliczny. Dlaczego? Dlatego, że jak sam zapisał, upatruje jedynej recepty na ludzką drogę do Boga i do szczęścia w Piśmie Świętym. To Pismo Święte jest naszą drogą do Boga i do szczęścia. Należy jednak też podkreślić, że to nie tylko Pismo Święte. To również bogactwo nauki, obecność ojców Kościoła. Spróbujmy sobie wyliczyć, żebyśmy zobaczyli jego ogromne bogactwo. Wspomina świętego Augustyna, Fulgencjusza, Ambrożego, Izydora, Grzegorza Wielkiego. Z kolei ze współczesnych sobie wspomina świętego Bernarda, Piotra Lombarda, a także odkrywamy inspirację wspomnianego już mistrza Tomasza Gallo. Gdybyśmy jednak próbowali ograniczyć myśl świętego Antoniego tylko do myśli autorów chrześcijańskich, to byśmy zapomnieli, że święty Antoni również cytuje Boecjusza, Cycerona, Horacego, Senekę, a także takich ludzi, których może byśmy się nie spodziewali, bo ważnego ówcześnie Hugona od świętego Wiktora, bardzo mu współczesnego, ale również i Arystotelesa. Święty Antoni jest tym, który nie tylko czerpie z przeszłości, ale wydaje się, że poprzez to bogactwo on ukazuje, w jaki sposób myśl człowieka poprzez bogactwo może być prowadzone do Boga. I tutaj warto zauważyć o ogromnym wpływie świętego Antoniego. Wyliczmy tylko niektóre rzeczy, które będą chyba bardzo ważne. Przede wszystkim to nauczanie o sercu Pana Jezusa, jakie znajdujemy u świętego Antoniego, znajduje swoje twórcze podjęcie, przeniesienie, abyśmy nawet powiedzieli rozbudowanie u świętego Bonaventury. Idźmy dalej. Kult Chrystusa Króla, Pana Stworzenia i Odkupienia zostanie podjęty przez błogosławionego Jana Dunsa Szkota. Kult imienia Jezus obecny u świętego Antoniego będzie twórczo podjęty i zrealizowany przez Gilberta Sturna, Bernardyna ze Sieny. A z kolei kult krwi Chrystusa stanie się ważnym elementem doktryny Jakuba Zmarłego. Tak więc święty Antoni był rzeczywiście płodnym inicjatorem szkoły franciszkańskiej.